teraz będziemy sobie oglądać piękne fotografie. Proszę Państwa, pan Michał Bilko, którego zapowiadaliśmy, jest już z nami. Dzień dobry, panie Michale, witam serdecznie. Ja się zachowam trochę jak dyletant teraz. Co właściwie pana zafascynowało w Tatrach? Góry jak góry. Powiedziałby ktoś spoza gór. Kiedy to się wszystko zaczęło? Znaczy, zaczęło się to dość dawno, bo jak miałem 8 lat, także ponad 20 lat temu. Natomiast Tatry są takie magiczne. Tych gór na świecie jest naprawdę dużo. Himalaje, Alpy i tak dalej. Natomiast Tatry mają to coś w sobie, prawda? Tak jak mężczyzna się mówi, że dobrze, kiedy ma to coś w sobie, to właśnie Tatry mają to coś w sobie. To coś, co czasem trudno zdefiniować, ale urzekło. Znaczy, chodzi o to, że po prostu jak przyjeżdżamy na przykład tutaj na Podhale i zobaczymy te góry, no to tak jakby od razu się zakochujemy, tak? To nas urzeka i tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć czym po prostu, prawda? Tak samo jak jest z miłością. Wtedy jest podobno prawdziwa, kiedy nie wiemy dlaczego, na przykład kogoś kochamy. I tak samo chyba jest z Tatrami, że mają coś w sobie magicznego, że się tęsknie, że chce się tu wracać, że chce się tu przebywać. I to jest taka magia, której tak naprawdę nie da się do końca zdefiniować dlaczego, tak? No to mnie pan trochę zasmucił. Nie wiemy, dlaczego kochamy. No nie. No właśnie, podobno wtedy jest to prawdziwe. No dlatego pan mnie zasmucił. Dobrze, przejdźmy do pana pierwszego zdjęcia. Kiedy ono powstało? Kiedy pan je zrobił? Pierwsze zdjęcie w Tatrach było około 2006 roku. Ale kiedy pan w ogóle zrobił pierwsze swoje zdjęcie? Pierwsze swoje zdjęcie. Tak naprawdę zaczęło fotografować już od dziecka, można powiedzieć. Czyli wszelkie jakieś wyjazdy rodzinne, to zawsze ja przejmowałem aparat. To jeszcze stary aparat z kliszą. I zawsze ja starałem się fotografować, bo zawsze mnie tak by ciągnęło, prawda? Zawsze chciałem to fotografować. Nie ucinał pan głów na początku? Nie przypominam sobie. Chyba od razu. Profesjonalista? Tak. Nie wywoływał pan sam też? Nie, nie. Nie, tylko no, wchodziło się już do specjalnego studia, prawda, i tam wywoływali, tak? Natomiast jakby od dziecka zacząłem fotografować, starałem się. Później oczywiście coraz lepszy aparat, coraz bardziej profesjonalny. Tak jakby w to wchodziłem, prawda? Coraz bardziej, no i tak jesteśmy teraz w studiu. My z Matą rozmawialiśmy o pana właśnie fotografiach i zdjęciach. Fascynowało nas jedno, to były białe stoki, ale właściwie, czy to było chyba porą zimową i prawdopodobnie przy zachodzie słońca taki okalający kolor pomarańczowy. To wystarczy wyjść po prostu, kiedy jest zachód słońca i robimy. No nie każdy może zrobić taką fotografię. Nie. No ty nie. Fotografii trzeba myśleć. To jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli jak się mówi, że to nie aparat robi zdjęcia, tylko fotograf, prawda? Mm. Czyli teoretycznie osoba, która ma pojęcie o tym, czyli wie, co chce uzyskać, jak chce uzyskać, zrobi dużo lepsze zdjęcie, ktoś to naprawdę ma dobry aparat za kilkadziesiąt tysięcy, ale nie ma o tym pojęcia, czyli takiego oka fotografa, prawda? I tutaj od tego musimy wyjść, tak? Czyli musimy wiedzieć, co chcemy zrobić. No i też druga rzecz, czasem kwestie spontaniczne, czyli gdzie mamy taki zachód słońca, widzimy i też musimy wiedzieć, jak chcemy to uchwycić, prawda? Co chcemy pokazać, prawda? Czy chcemy pokazać te góry właśnie o zachodzące słońce, żeby to było ładne, czy majestatyczne, wielkie, groźne. No i wtedy już tak naprawdę no, kwestie wyobraźni bardziej działają, prawda? Mm-hmm. No i tak naprawdę to jest to doświadczenie, które się zdobywa robiąc zdjęcia, tak? Czyli powiedzmy robi ktoś 10 lat, no i wtedy zdobywa to doświadczenie takiego myślenia jak fotograf, tak? Według mnie to jest podstawa jakby. Tego się nie da nauczyć na żadnym kursie, ani gdzie. Po prostu trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. My zawsze mamy cały czas monitorzy tutaj mamy, pokazują pana. Pokazujemy państwa pracę. A panie Michale, zawsze pan ma przy sobie aparat i to jest moment, chwila, którą chce pan uchwycić, tak na wszelki wypadek. Tak, jeżeli jestem w górach, to zawsze. Zawsze. Jeżeli jadę tylko w Tatry, niezależnie, czy będę się wspinał, czy będę sobie spacerował i tak dalej, zawsze mam przy sobie aparat, bo nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się stanie, tak? Byliśmy na pana stronie i między innymi wyczytaliśmy taką informację, że robi pan zdjęcia naturalne. Co to znaczy zdjęcia naturalne? W dzisiejszych czasach, w dobie Photoshopa, dużo zdjęć jest takich bardzo przecukrowanych, tak można powiedzieć, czyli nie mających w ogóle przełożenia na rzeczywistość. Czyli to, co widzimy, to są rzeczywiste zdjęcia bez Photoshopa, bez ulepszania? Najczęściej tak. Mhm. Tak jak pisałem na stronie też, najczęściej jest to kwestia tylko jakiegoś tam wyostrzenia, wykadrowania. Mhm. I to jest max, prawda? Ja nie dodaję nieba z innego zdjęcia, bo często tak się robi, prawda? Tylko dla mnie to już nie jest fotografia, tylko fotografika, a bardziej grafika komputerowa, prawda? Więc ja się staram jakby odzwierciedlić to, co ja tak naprawdę widziałem, prawda? No, natomiast uważam, że Tatry są na tyle piękne, że naprawdę nie potrzebuję Photoshopa, żeby tam coś ubarwić, prawda? Kiedy pan zerka na jakieś interesujące miejsce, krajobraz, to zastanawia się pan, jak to uchwycić? Czy to jest tak, że to jest odruch już? Robi się to zdjęcie, a później ewentualnie zerka się no, najczęściej to, o które mi chodziło, to, co czułem w danej chwili? Najczęściej jest to spontaniczne, czyli takie, można powiedzieć, automatyczne. Czyli ja na coś patrzę, już mniej więcej wiem, jak chcę to uchwycić, jak chciałbym, żeby to jakby przekazać, tak? Ale jak mówię, można przekazać góry w bardzo różnoraki sposób, tak? Mogą być potężne i groźne, a zarazem przytulne i naprawdę Tatry są takie właśnie, że wszystkie aspekty... Ale czy pan pokazuje właśnie
portrety i takie gniewne, i takie niespokojne, i takie piękne. Czy ma pan swoją ulubioną na przykład porę dnia, w której robi pan zdjęcia? Czy jest taka pora? Albo pora roku na przykład? Znaczy, bardzo lubię zimę, bo góry wtedy są wyjątkowe. Natomiast ja staram się pokazać Tatry tak, jakie naprawdę one są. A one właśnie są takie, że raz są groźne, a raz są łagodne. To wszystko rzecz pogody, właśnie od pory dnia i tak dalej. Natomiast pory dnia jako to fotografowanie nie mam ulubione. Oczywiście wiadomo, że fotografuje się najlepiej godzinę po wschodzie i godzinę przed zachodem. Jest najlepsze światło, ale w ciągu dnia też można fajne zdjęcia uchwycić. A teraz patrząc za okno, zrobiłby pan dobre zdjęcie? No właśnie za chwilkę idę na halę gąsienicową. Za chwilkę tutaj, więc myślę, że aparat oczywiście mam, także myślę, że będą nowe zdjęcia, a zresztą na hali będę przez ponad tydzień, więc jest dużo czasu. Myślę, że coś będzie fajnego, chociaż z tego co słyszałem ma wiać 140 km na godzinę. A czy nastroje, pana nastroje mają wpływ na to, jak się pokazuje Tatry? Na przykład jest pan, nie wiem, w fatalnym jakimś nastroju i pan wtedy pokazuje pan tę jakąś tajemniczość? Bo jest pan takim chyba człowiekiem duchowym, tak myślę, bo taternik, wspinacz to jest ktoś, kto czuje tę pokorę wobec gór, a zatem dostrzega coś innego niż taki turysta, który sobie przyjdzie i przejdzie do inną chołowską szpilkę i wróci. Myślę, że tak, a aczkolwiek jakby humor czy nastrój ma duży wpływ, bo często mam tak, że mam na przykład taki kryzys i na przykład przez pół roku nie zrobię żadnego zdjęcia, bo po prostu nie czuję tego, prawda? Nie czuję tego, że chcę, może nie tyle, co chcę, nawet nie wychodzą mi te zdjęcia, po prostu idę i robię i widzę, że to nie jest to, co chciałem uzyskać, tak? To nie jest to... A bez sensu na siłę robić, prawda? Na siłę to raczej nie. Na siłę to się z łatwością robi. Dobrze, to teraz jeszcze przejdźmy do sprzętu. Jak ważny jest sprzęt dla takiego już bardzo zaawansowanego fotografa? Sprzęt pomaga, to na pewno, czyli to jest droższy aparat, tym nam jest lepiej, ale to nie jest zasada, czyli to nie jest tak, że kupujemy aparat za kilkadziesiąt tysięcy i on sam będzie zrobił za nas zdjęcia. Nie, ja znam osoby, które mają cyfrówkę za 300 zł i robią lepsze zdjęcia ode mnie. Znam takie osoby i mają na przykład 13 czy 14 lat, tak? Sprzęt jest pomocny, ale to nie jest tak, że żeby robić dobre zdjęcia, trzeba mieć sprzęt za 50 tysięcy. A czy jeżeli ktoś jest absolutnym laikiem, nie umie robić zdjęć, tak jak ja nie umiem robić zdjęć, nie mam tego zmysłu, nie mam tej obserwacji, jestem w stanie się tego nauczyć? Czy jest jakiś plan, który trzeba przejść, żeby nauczyć się robić dobre zdjęcia? Wszystkim trzeba ćwiczyć, to jest podstawa, czyli robić bardzo dużo zdjęć. Chodzić po górach, przykładowo, jeżeli chcemy fotografować góry i robić zdjęcia. Patrzeć i zastanawiać się, czy to jest to, co chciałem osiągnąć, czy jednak nie, prawda? I znowu w góry, znowu zdjęcia, prawda? I tak do skutków. W taki sposób nauczymy się właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli tego oka fotografa, tak? Już pan policzył, ile pan zrobił zdjęć w swojej karierze? Mówimy o Tatrach? Tak. No myślę, że ćwierć miliona. Ojej. Ładne. No właśnie, tylko Tatry, tak? Ale przecież robi pan także inne zdjęcia. Czyli w sumie będzie tego? No, ze wszystkimi w karierze pół miliona. To ten chwilowy bezdech będzie naszą puentą tej rozmowy. Bardzo dziękujemy. Michał Gilko, fotograf, pasjonat Tatr, miłośnik przyrody, tak jak mówiliśmy, taternik, spinacz, a także członek klubu wysokogórskiego Warszawa. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Teraz przeniesiemy się do miłośniczki sportu. Już za chwilę na Schottenberg przedstawię państwu właśnie informacje sportowe. Zapraszamy.